Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam, że jestem krową i to jeszcze od koleżanki, od której lata później usłyszałam, że po prostu chorowała wtedy na anoreksję. Mam czasem takie momenty, że wstydzę się jeść przy innych ludziach. Okazało się, że miałam gruczołaka przysadki mózgowej i moje pole widzenia zmniejszyło się o połowę już wtedy. I gdyby nie to, że ona faktycznie to zauważyła, to dzisiaj pewnie bym nie widziała. To, co działo się z moim organizmem właśnie w czasie napadów padaczki, było znacznie gorsze nagle dla mnie niż to, jak ja wyglądam. Niedawno było otwarcie butiku w Warszawie u La Popken i ja nigdy nie zapomnę, jak pani koło 60 przyszła na zakupy w dzień otwarcia i popłakała się, bo pierwszy raz kupiła stacjonarnie coś na swój rozmiar. Nieraz było tak, że po prostu trafiałam na gości, którzy byli feedersami, czyli po prostu czerpali radość z tego, jak patrzą, że ich kobieta tyje. Ja dostaję bardzo dużo komentarzy o tym, że ciało pozytywność to jest prawdziwy bullshit, że plus size w ogóle nie powinien istnieć i chyba najdziwniejszy komentarz, który ostatnio dostałam, to, że moje miejsce jest w rzeźni i powinnam zginąć. Czułam się strasznie źle, jak po prostu taki, wiesz, worek do upchania w coś, gdzie naprawdę czułam się tragicznie i naprawdę ja wtedy myślałam, że nie znajdę swojej sukni ślubnej, bo wszystko źle wyglądało, ale z drugiej strony, jak ma wyglądać coś dobrze na tobie, jeśli to jest sukienka w rozmiarze 38 max, a ty masz rozmiar 50? Halo, tu Brzoza. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Ula Popken, marka, w której znajdziecie ubrania w rozmiarach od 42 do 64. Ula Popken rozpoczyna prawdziwą rewolucję, zamieniając plus size na true size fashion, kończąc z podziałem na rozmiary normalne i te odbiegające od norm społecznych. Od lat numer 1 na europejskim rynku plus size. W opisie znajdziecie specjalny kod rabatowy na wszystkie produkty, subskrypcje, komentarze i łapki w górę, zawsze mile widziane. Smacznego oglądania i w kontakcie. Agnieszka, cześć. Cześć, bardzo miło Cię widzieć. Agnieszka Sierotnik jest dzisiaj moją gościnią, ambasadorka marki Ula Popken. Bardzo mi miło. Czyli marki, która szyje ubrania w rozmiarze plus size. Tak, dokładnie. Od rozmiaru 42 do 64. Do tego rozmiaru plus size i całej otoczki tego rozmiaru jeszcze wrócimy. A ja chciałam zadać Ci pytanie, grube pytanie na początku, bo u mnie jest zawsze grube pytanie na początek. Pytanie o Twoją historię. Czy pamiętasz moment, kiedy w Twoim życiu Twoje ciało stało się tematem? O Boże, wydaje mi się, że w ogóle od samego początku tak było, odkąd byłam nastolatką. Ja w ogóle bardzo szybko zaczęłam dorastać, bardzo szybko urosły mi piersi. I bardzo szybko dostałam pierwszego okresu, bo miałam chyba 10 lat, więc to było bardzo szybko. I pamiętam jak dziś, jak nauczycielki WF-u mówiły w szkole moim koleżankom, że dzisiaj nie będę ćwiczyć, bo wiesz, dostałam pierwszego okresu i że muszą to zrozumieć. I myślisz, że 10-latki rozumiały, co się dzieje? To był straszny okres i pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam, że jestem krową i to jeszcze od koleżanki, od której lata później usłyszałam, że po prostu chorowała wtedy na anoreksję i tak leczyła swoje kompleksy, więc to był chyba taki pierwszy raz, jak miałam 10 lat. Czy te przezwiska związane były z tym, ile ty ważysz i że byłaś większa od swoich rówieśniczek? Czy to były przezwiska po prostu? Chyba po prostu. Po prostu, bo byłam inna, bo miałam większy biust już wtedy. I to po prostu była taka różnica, która sprawiała, że dzieciaki czuły się chyba nieswojo, że było inaczej, że wiesz, jako pierwsza w klasie nosiłam stanik. I to było coś zupełnie innego. Fenomen na skalę całej szkoły. Więc myślę, że to wynikało z tego. Dzisiaj, wtedy nie chciałam chodzić do szkoły i czułam się wykluczona. I to chyba był ten pierwszy moment. No dobra, ale to wiesz, jak to jest z dziećmi. Dzieci nie opowiadają swoim rodzicom, co się dzieje, tylko mówią, nie chcę iść do szkoły, tak? I pytanie, jak sobie twoi rodzice, mama, tata, ktokolwiek był twoim opiekunem, jak byłaś dzieckiem, to jak oni sobie poradzili z tym tematem? Rozmawialiście o tym? Rozmawialiśmy. Ja miałam to ogromne szczęście, że moi rodzice byli pedagogami, więc wiedzieli, jak podejść i chyba domyślali się, co może się dziać. Rozmawiali i ze mną, i z wychowawczynią, która już też wiedziała, że coś się dzieje i słyszała o tym wszystkim. No i tak
wiesz, z biegiem czasu jakoś starali się tłumaczyć, że to nie jest nic złego, że to jest po prostu zmiana, że to jest kolejny etap mojego życia. No i jakoś im się udało mnie tak poprowadzić i wyprowadzić, że faktycznie zaczęłam chodzić do tej szkoły i nie było aż tak tragicznie, jak mogło być, bo na pewno wiele osób nie miało takiego szczęścia i takiego wsparcia. Tak, bo wsparcie w takich sytuacjach jest mega ważne, tak. Kluczowe. Czyli rozumiem, że dzięki temu, że ty miałaś to wsparcie jako dziecko, a później jako nastolatka, nie zdarzyło ci się wpaść w ten taki wir odchudzania, diet, głodzenia się, no bo przecież my pierwsze, co robimy jako nastolatki czy nastolatkowie, to jak chcemy się zmierzyć z kilogramami, to nam się wydaje, że jak przestaniemy jeść, to schudniemy. To nie ma nic bardziej mylnego. Wiesz co, może coś takiego, że nie jadłam, nie, ale pamiętam, jak byłam nastolatką, to uwielbiałam śpiewać i śpiewałam i miałam jeden bardzo ważny koncert i wiedziałam pół roku wcześniej, że będę go miała i słuchaj, miałam 14 lat i przeszłam na dietę, którą był post Dąbrowski jako 14-latka. Ja pamiętam jabłka, sok jabłkowy. I pomidory z ogórkiem na śniadanie. 14 lat miałaś. 14 lat. Dobrze, a czy ty o tym poście naprawdę dużo wiedziałaś? O tym. Czyli najgorzej, wiesz co, ja miałam taki odcinek, do którego tutaj odsyłam i tam jest bardzo dużo takich też negatywnych komentarzy, poza pozytywnymi. Pozytywne są od osób, które przechodziły post dr Dąbrowskiej, ale robią to regularnie z głową oznacza, że masz post wprowadzający, główny, tak. Post wyprowadzający, a potem do tego wracasz i nawet jeżeli mówimy tu o głodówce, no bo to 800 kalorii mniej więcej chyba jest. Tak, pewnie tak. To jest coś, czego ja nie przejdę. Ja się pod tym nie podpisuję absolutnie. Ale oczywiście przeciwnicy mówili, że to skrajnie wykańcza organizm i tak dalej. Jeżeli się właśnie, bo tu chodzi o to przygotowanie. Rozumiem, że ty zaczęłaś ten post bez przygotowania. Wiesz co, u mnie była sytuacja taka, że moja mama była fanką tego postu i ona faktycznie robiła to z głową. Czyli, że najpierw miała to wprowadzenie, potem tak jak mówisz, była ta głodówka i potem wyprowadzenie. Ale ja jako 14-latka myślałam sobie, że jak wejdę w tą najgorszą fazę, to po prostu najszybciej mi pomoże. I prawda jest taka, że faktycznie bardzo dużo wtedy schudłam, ale ja pamiętam, jak ja się źle czułam. Wiesz co, nie, pamiętam, że zmieściłam się w sukienkę, w którą się nie mieściłam i to był chyba rozmiar 36 wtedy. A nosiłam rozmiar 38, no to jeden rozmiar w dół, nie? Ale no, to był hardcore. Hardcore. Ja do dzisiaj nie potrafię pić soku jabłkowego. Mam taką traumę po tym przeżyciu. I zawsze będę to wspominać jako taki moment, do którego nie chcę wracać. Bo to była dieta bez sensu i bez głowy. Jak długo byłaś w tym poście? 4 miesiące? 3? Grubo. Grubo. No a mama zauważyła, że ty jesteś na tym poście? Wiesz co, tak, ale ona myślała, że ja jem jeszcze coś poza tym, co ona je. No i wiesz, potem się dowiedziała, że to wcale nie było tak. No i to była ciężka rozmowa. No dobrze, a później jak ten post się skończył, minęły te 4 miesiące, schudłaś, co było później? No później oczywiście wszystkie kilogramy wróciły. Pamiętasz w jakim czasie? Wiesz co, pamiętam, że ten koncert był we wrześniu, więc pewnie do końca roku. No to był szybki szpil, jak mówimy na Śląsku. Więc tak, pamiętam to bardzo dobrze i ten moment taki traumatyczny, że nie mieściłam się, wiesz, w te ciuchy, które się mieściłam na ten koncert i byłam sobie taka dumna wtedy. A najdziwniejsze chyba dzisiaj z tej perspektywy czasu jest to, że ja nie byłam dumna z tego występu, tylko z tego, że schudłam i zmieściłam się w tą wymarzoną kieckę. Czyli wygląd, a nie talent był na pierwszym miejscu. A tak. Potem jak już pojawił się ten efekt jojo, tak? Bo mówimy to... Nigdy nie pamiętam, jak powinno się właściwie mówić na efekt jojo. Zrobię tutaj gwiazdkę, bo podobno dietetycy zawsze mnie upominają, że to nie jest efekt jojo, tylko dziś mówi się zupełnie inaczej. Czy pamiętasz, co potem się wydarzyło? W sensie w twojej głowie, z twoim ciałem. Co ty o nim myślałaś? Jak go traktowałaś? Wiesz co, to był czas, kiedy chodziłam do gimnazjum. I to na pewno był ciężki czas. W ogóle gimnazjum... To był dziwny twór, ale wydaje mi się, że ja wtedy po prostu myślałam, miałam taką manię tego, że chcę dobrze wyglądać, że chcę nosić jak najlepsze ciuchy, żeby tylko o tym nie myśleć. I ja w ogóle od zawsze kochałam modę, ale wtedy miałam coś takiego, że to był mój sposób na to, żeby pokazać, że ja wcale nie wyglądam tak źle. I to nie była kwestia
pokazywania siebie i takie, jak zawsze wszyscy mówią, że modą można nie wiem, pokazać swoją osobowość, tylko ja wtedy nosiłam zupełnie inne ciuchy, żeby, wiesz, nałożyć taką maskę, że jestem taka cool. Żeby się zakryć. Dokładnie. Że jestem taka cool, że w ogóle nic mnie nie rusza. Mhm. I to był bardzo, bardzo dziwny czas. No dobrze, a z tą modą, bo który to był rok? O którym roku mówimy? To był rok, kiedy Plotkara była najmłodniejszym serialem. Ja nie wiem, który to był rok. To na pewno osadzić to w czasie. 2009, 2010. Dobra, 2010, okej. Okay. No, tak. No to teraz mi wyjaśni, bo teraz zaraz wrócimy do tego, jak dzisiaj wygląda ta moda plus size i jak łatwy jest do niej dostęp, ale w 2010? Wiesz co, ja nosiłam rozmiar 38-40, więc okay. To nie było jeszcze tak źle, aczkolwiek idąc do sieciówki wybierałam największe rozmiary. Wtedy. Nieadekwatnie do swojej sylwetki? Nieadekwatnie do mojej sylwetki. Aczkolwiek nawet ten rozmiar 40 wtedy ciężko było znaleźć w sieciówkach. Ja pamiętam, że ja nienawidziłam jeździć z koleżankami na zakupy, bo one mogły nosić, wiesz, rozmiary typu, nie wiem, SM, a ja musiałam szukać LXL, które nie zawsze były dostępne. A dwa, że na przykład mój biust się nie wpisywał wtedy w te ubrania w ogóle. Mhm, czyli tutaj na dole było ok, ale biust się już nie mieści. Więc ja zawsze mówiłam, że dobra, nie, to wy sobie jedźcie i potem się spotkamy. Jakoś wspominam ten czas, kiedy shopping w galeriach handlowych był super modny, jako bardzo też traumatyczny czas, bo faktycznie te zakupy z przyjaciółkami nie dawały mi żadnej frajdy. No dobrze, no to 2010 kontra 2024. A moda plus size, to jakie ty masz wnioski? Bo no wiesz, widzimy te wszystkie plakaty, znane marki, sieciówki, bardzo znane, na których są modelki większe. To się chyba nazywa curvy, tak dobrze mówię? Tak. Curvy, plus size i tak dalej. No ale słyszałam od paru osób, które są plus size, że to wcale nie do końca tak jest, że idziesz do tego sklepu i się okazuje, że no tam nie, tylko online. Albo tej już w ogóle rzeczy nie ma w tym rozmiarze i nigdy nie będzie. No, no to nie jest trochę bullshit? No trochę jest, nawet chyba nie trochę, wiesz? Mm. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry chwyt marketingowy, bo każda z nas chce się pięknie ubrać i każda z nas chce mieć super modne ciuchy i jak dziewczyna w większym rozmiarze widzi, że wow, ta sieciówka pokazuje modelkę w większym rozmiarze, więc może nareszcie ja coś dostanę tam dla siebie, no to jak idę do sklepu i się okazuje, że nie, no to jest jednak trochę zawód, nie? Ja miałam raz taką akcję, że weszłam do jednej z sieciówek i już na wstępie pani mi powiedziała, że nie, nie, ale dla pani ubrania no to online tylko. To może sobie pani u nas odebrać potem, ale no musi pani zamówić przez stronę internetową. No, z ciekawości powiem ci jeszcze historię taką, która była u mnie ostatnio. Agata Śmietana, dziewczyna, która żyje bez jelita, jest bardzo szczupłą osobą. Jej najniższa waga to była 32 kg przy moim wzroście, czyli tak powiedzmy 1,56 m, 1,60 m. I wyobraź sobie, że ona poszła właśnie do sieciówki i tutaj wpadła, jakby historia jest skrajnie inna. Czyli pani, kiedy ona zapytała o mniejszy rozmiar niż S, czy tam XS powiedzmy, pani spojrzała na nią i powiedziała, to nie jest dział dziecięcy. Pani tutaj nie znajdzie ciuchów. W każdą stronę. W każdą stronę. Także skrajnością mówimy nie, ale jeżeli chodzi o markę Ula Popken, kiedy ta marka się pojawiła i kiedy ty się w ogóle z tą marką spotkałaś? Ja się spotkałam z tą marką pierwszy raz, jak pojechałam do Niemiec i nie miałam t-shirtu. Nie miałam zwykłego białego t-shirtu i nie potrafiłam go nigdzie kupić. I wtedy jedna z moich koleżanek Niemek powiedziała mi, że kurczę, wiesz, to jest taki sklep Ula Popken, może tam byś poszła, tam właśnie mają większe rozmiary, to może akurat. No i słuchaj, jak weszłam do tego sklepu, i nagle okazało się, że ja mogę kupić sobie coś, co jest za duże na mnie. To było takie przeżycie bardzo oczyszczające. Nawet niedawno było otwarcie butiku w Warszawie, Ula Popken. I ja nigdy nie zapomnę, jak pani koło 60-tki przyszła na zakupy w dzień otwarcia i popłakała się, bo pierwszy raz kupiła stacjonarnie coś na swój rozmiar, a nosiła chyba 54 rozmiar. Więc to są takie momenty, których chyba się nie zapomina i które właśnie pokazują, że to jest potrzebne.
Każdej z nas. Wracając do tego mojego wcześniejszego pytania, w którym nawiązałam do tego bullshitu modowego, że te sieciówki to nie do końca, to czy dziś, mamy 2024 rok, gdyby ktoś to później oglądał, to czy dziś ta moda nabiera rzeczywiście normalnych kształtów? Czy my normalizujemy ten plus size? Czy to jest znowu taka nadmuchana bańka, wiesz, że no nie wolno na osobę otyłą powiedzieć, że jest otyła, a ciało akceptacja, ale czy my tak rzeczywiście myślimy? Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Ula Popken. W opisie odcinka znajdziecie specjalny kod rabatowy. Przypominam, subskrypcje, komentarze i łapki w górę zawsze mile widziana. Teraz wracajcie do oglądania. Wiesz co, chyba zależy od osoby, ale ja dostaję bardzo dużo komentarzy o tym, że ciało pozytywność to jest prawdziwy bullshit, że plus size w ogóle nie powinien istnieć i chyba najdziwniejszy komentarz, który ostatnio dostałam, pod w ogóle filmikiem, gdzie byłam kompletnie ubrana, w ogóle wiesz, żaden strój kąpielowy, nic, to że moje miejsce jest w rzeźni i powinnam zginąć. Co ty wtedy poczułaś? Najpierw myślałam, że to po mnie spłynęło, no bo mówmy się, nie pierwszy raz doznałam hejtu w sieci. Tak, można sobie ubrać taki kombinezonik ochronny. Tak, ale potem im dłużej sobie tak siedziałam i myślałam, to pomyślałam sobie, że ta Agnieszka, która miała te 14 lat i była na tym wspaniałym poście, wtedy powiedziałaby mi, że faktycznie miała rację, że była na tej wycieńczającej diecie. No i wiesz, to był ciężki moment chyba. To zresztą było niedawno, jakieś 2-3 tygodnie temu. I na początku myślałam faktycznie, że jest wszystko spoko, ale potem poczułam tą igiełkę. I niby wszystko spoko, ale jednak zanim miałam udostępnić coś kolejnego, to 10 razy się zastanawiałam, czy na pewno tego potrzebuję i czy znowu nie usłyszę tego samego. I fun fact, usłyszałam. Co prawda nie to samo, ale też pojawił się hejt, no. Idealnie mi tutaj pasuje ten cytat właśnie, który sobie zapisałam. Mhm. Dziennikarz radiowej Trójki twierdzi, że body positive to wymówka leniwych, ulanych świń. To jest cytat. O, wspaniale, od tej rzeźni, to powiem ci, że idealnie pasuje. Perfekcyjnie. Co ty o tym myślisz z perspektywy osoby chorującej na otyłość? Bo o tym też sobie rozmawiałyśmy przez telefon, tak. I o tym, jak bardzo to jest skomplikowane i że to nie jest historia leniwych i grubych świn. Nie jest. Więc chciałabym, żebyś tutaj też opowiedziała o tej swojej historii medycznie trochę. Z czym ty się zmagasz i dlaczego to nie jest o tym, że ty jesteś leniwa i nic z tym nie chcesz robić. Bo wiesz, zaraz tutaj dostaniemy tysiące komentarzy, oczywiście. O, promujecie otyłość, nie wielkie ciuchy, tylko po prostu odchudźcie się i kupujcie mniejsze rozmiary. Idźcie pobiegać, jedzcie mniej czekolady, tak. A jak jest wam słabiej, to po prostu pooglądajcie te modelki, które noszą rozmiar 34. Moja historia zaczęła się tak, że pewnego dnia bardzo przytyłam, obudziłam się i oczywiście to nie było z dnia na dzień, ale przestałam po prostu się mieścić w swoje ubrania. To było jakieś 6-7 lat temu i miałam problemy ze wzrokiem. I oczywiście jak poszłam do lekarza, no to jak możesz się domyśleć, usłyszałam, że mam schudnąć. Mhm. I tak, że jak schudnę, bo wszystkie twoje choroby są wywołane otyłością. Oczywiście, oczywiście. I że jak schudnę, to wszystko się poprawi i wszystko będzie w porządku. I dopiero jak trafiłam do okulistki, to zawsze będę jej wdzięczna za to, że stwierdziła, że zrobi kilka badań więcej. Okazało się, że miałam gruczołaka przysadki mózgowej. I moje pole widzenia zmniejszyło się o połowę już wtedy. I gdyby nie to, że ona faktycznie to zauważyła, to dzisiaj pewnie bym nie widziała. No i to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że to nie ma znaczenia, jak ja wyglądam. Tylko ważne jest to, żebym ja odzyskała wzrok i żebym mogła normalnie funkcjonować, bo to był taki czas, kiedy ja spałam po 20 godzin dziennie i musiałam zrezygnować ze wszystkich swoich pasji. A miałam wtedy 20 lat i wiesz, byłam dziewczyną, która chciała w ogóle zdobywać świat i to tak bardzo mną wstrząsnęło, bo ja myślałam tylko o tym, jak wyglądam, a nie o tym, że może powinnam zadbać o swoje zdrowie. I to był taki wake up call, że powinnam myśleć też o swoim zdrowiu, a nie tylko o tym, jak wyglądam. No i potem masa komplikacji się pojawiła, bo nagle okazało się, że mam epilepsję.
przez tego gruczolaka. Czyli padaczkę. Wyjaśnij, gdyby ktoś nie wiedział. I moje życie już na zawsze się zmieniło, bo to, że przytyłam, było moim najmniejszym problemem. To, co działo się z moim organizmem właśnie w czasie napadów padaczki, było znacznie gorsze nagle dla mnie, niż to, jak ja wyglądam. I myślę, że to był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałam, że okej, na to, żeby zrzucić te kilogramy i zacząć się leczyć na otyłość, przyjdzie czas, ale teraz najważniejsze jest to, żebym ja polubiła swój organizm na nowo i, nie wiem, starała się nie poddać. No bo właśnie, bo mało kto myśli o tym, wypowiadając czy pisząc takie komentarze w sieci, że wystarczy mniej żreć i więcej się ruszać, mało kto myśli o tym, że to jest droga, że nie da się nagle zgubić 20, 30, 40 kilogramów z dnia na dzień. I teraz, czy ty jako osoba, czy ty, ja, ktokolwiek inny, kto by miał taką historię, ma w obowiązku chodzić w workach, zaszyć się w domu i dopiero jak schudnie wyjść do ludzi. No bo jakby ten komentarz, taki tego typu komentarz mówi o tym, tak? Czyli nie możesz się czuć dobrze, bo jakby dla mnie ta moda plus size jest właśnie dla osób, które, bo dla mnie w ogóle ciało pozytywność to jest, kończy się wtedy, kiedy kończy się zdrowie. Chyba możemy się tu zgodzić, nie? Natomiast jeżeli jakaś osoba zmaga się z otyłością, to nie jest proces, który się dokonuje w tydzień, który się dokonuje w miesiąc. Czasami trwa to rok. No ale słuchaj, myślę, że ja już dotarłam do tego momentu, gdzie nie myślę, że tylko dieta może mi pomóc. Tylko wiem, że to jest kwestia lekarza, dietetyka, psychodietetyka, że to jest leczenie, nie wiem, zaburzeń odżywiania i miliona innych rzeczy. To jest naprawdę ogromna praca nad sobą, nad swoją głową przede wszystkim. A ta dieta sama... No rozumiana tak, jak ludzie to rozumieją gdzieś w sieci, czyli po prostu sałata i nic więcej, to jest tak naprawdę najmniejsza część tego wszystkiego, bo dopóki ty sama nie zrozumiesz, że chcesz tego i że walczysz o siebie i o swoje zdrowie, no to, to nic nie da. I dla mnie na przykład ta droga, żeby to zrozumieć w ogóle, ona zajmuje tyle czasu. Tak. Tak. A nie uważasz, bo teraz przyszło takie pytanie do głowy, że to nam zajęło tyle czasu, bo ja myślę, że też ja już to jakby jestem tam, zrozumiałam to, przez ludzi, którzy latami uważali, że to jest takie proste. Którzy latami nam mówili, że no naprawdę wystarczy mniej żreć i więcej się ruszać. Naprawdę wystarczy. I w tobie urastał, czy też we mnie, takie myślenie, no ja się nie jestem beznadziejna. Sobie no, nie radzę nie. z tematem. Tu wystarczy mnie jeść, a ja sobie z tym nie radzę. Tak. No i dochodzi do takiego momentu w życiu, że ty przestajesz robić cokolwiek, nie? Bo jak jesteś już tak w czarnej dupie, że po prostu nie chce ci się po prostu nic z tym robić, bo wiesz, że nic nie przynosi efektu. Dla mnie na przykład takim totalnym game changerem była wizyta u endokrynologa, który zapytał się mnie, czy mam stresujący tryb życia. Po tym jak, wiesz, powiedziałam mu, że panie doktorze, już naprawdę chodzę na siłownię, dieta, no naprawdę suplementy, wszystko co tylko można. I on się mnie zapytał, czy ja prowadzę stresujący tryb życia. I ja mu powiedziałam, że no trudno zaprzeczać, nie? I on wtedy powiedział, że no dopóki nie zmienię tego, że ja na siebie tak cisnę, że muszę schudnąć nie wiadomo jak ile, a nie wiadomo w jakim czasie, no to sorry, ale nic z tego nie będzie i że ten stres to też jest taki czynnik, gdzie wiesz, budzą się różne demony. Więc wracając do tej drogi, że to jest wszystko proces i do tego wyglądania, tak? Że nam się nakazuje wejść w worki. To co ty o tym myślisz? Ja myślę, że życie jest za krótkie, żeby odkładać piękne ubrania na moment, kiedy schudnę, kiedy, nie wiem, będę ładniej wyglądała w oczach kogoś. I to jest wszystko potrzebne. Kurczę, jednak nie wiem jak ty, ale ja na przykład tak mam, że jak się ubiorę w coś ładnego, tak jak na przykład dziś, to od razu jest mi lepiej. I naprawdę czuję się atrakcyjniej. Czuję się tak, że faktycznie... Pewniej siebie. I że faktycznie to, co robię, to ma sens. I że w ogóle nie jestem na takim życiowym dole, że siedzę faktycznie w tym worku pokutnym i wszystko jest źle. Tylko, że mogę podbijać świat. I może to się wydawać błahe, ale z drugiej strony... I może trochę próżne, ale z drugiej strony... Nie wiem, ja mam babcię, która bardzo kocha modę też i chyba po niej to mam, bo ona po prostu ma 4 szafy w domu i to jest ciągle za mało, ale ona zawsze powtarza, że jak się ubierzesz ładnie,
to od razu jest ci lepiej. I ja zawsze myślałam, że wiesz, tak sobie tylko gada. I nawet, nie wiem, kochając, oglądając w ogóle vlogi, które cała rodzina przywoziła mi z całego świata, to i tak zawsze myślałam, że ach, te modelki tak pięknie wyglądają, ale ja nigdy się tak nie poczuję. A teraz, mając prawie 30 lat, myślę sobie, że ta babcia ma rację i w ogóle dzisiaj ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. My to trochę później wyemitujemy, ale to będą spóźnione. No właśnie, a propos ładnego ubierania się, to ty w listopadzie bierzesz ślub. Tak. No to dobra, powiedz mi, jak to było z tą suknią ślubną? Jaki jest rynek? Bo to też chyba jest różnie tu. Sukien ślubnych. Wiesz co, jak ja na swoim Instagramie napisałam, że zaczynam szukać sukni ślubnej, moją skrzynkę zalała po prostu fala historii. Ja po przeczytaniu tych wszystkich historii naprawdę z horroru, typu no, wchodzisz do salonu i słyszysz, że nic tu dla ciebie nie ma. Albo, ale pani to chyba taką prostą suknię, bez żadnych udziwnień. Dla dziewczyny, która ma 24 lata i generalnie chciałaby się odwalić na swój ślub. No, come on, nie? To jest teoretycznie jeden raz w życiu. I chcesz wyglądać jak królowa. No to ja byłam zestresowana całkiem wizytą w salonie i miałam faktycznie taką jedną wizytę, gdzie czułam się strasznie źle. Jak po prostu taki, wiesz, worek do upchania w coś, gdzie naprawdę czułam się tragicznie i naprawdę ja wtedy myślałam, że nie znajdę swojej sukni ślubnej, bo wszystko źle wyglądało, ale z drugiej strony jak ma wyglądać coś dobrze na tobie, jeśli to jest sukienka w rozmiarze 38 max, a ty masz rozmiar 50? No jakby nie ma takiej możliwości, nie? Jak pamiętasz, wspominasz tą pierwszą przymiarkę, bo jest coś takiego jak pierwsza przymiarka. Wchodzisz do salonu, wybierasz suknie, które ci się podobają, przymierzasz. Ja wtedy myślałam, miałam kilka myśli w głowie. Po pierwsze, że mam czas do listopada, żeby zrzucić połowę swojej wagi. Po drugie, że to już czas zacząć to robić. A po trzecie, że kurczę, ja nie znajdę tej sukienki, którą mam na Pinterestie od kilku lat, o której zawsze marzyłam i w której będę się czuła jak prawdziwa księżniczka. I to był straszny moment, bo z jednej strony wiesz, że zdrowo chudnąć i zdrowo generalnie żyć to nie znaczy nagle postanawiasz, że masz tą presję, że do wesela musisz, tylko no, trzeba to zrobić z głową, jak rozmawiałyśmy. Tak. A z drugiej boisz się, wiesz, co powiedzą ludzie, jak ty nagle wywalisz w takiej sukience, nie będziesz wyglądać idealnie i wszyscy mają wobec tego jakieś swoje oczekiwania. No i to był ciężki moment. Potem na szczęście trafiłam do salonu, gdzie panie od razu mi powiedziały, że mam nawet nie myśleć o tym, żeby nakładać na siebie presję, że mam się cieszyć tym czasem, że to jest czas dla mnie, że i tak pięknie wyglądam w tych sukniach. I wiesz, takich miejsc na pewno jest za mało. A są potrzebne, bo panny młode, które noszą większy rozmiar, potrzebują takich słów i na pewno miejsc, gdzie mogą po prostu przymierzyć suknię w swoim rozmiarze, bo Boże, jak ja założyłam tę sukienkę w swoim rozmiarze, to nagle się okazało, że ja mogę wyglądać dobrze, jak księżniczka, tak jak zawsze chciałam, nie? Więc to było naprawdę dziwne przeżycie, cały ten proces szukania tych sukni. Może to jest twój przyszły biznes, kto wie. Może, może. Skoro jest taka luka. Czy moda plus size może być sexy? Wolno jej? Co ty o tym myślisz? No oczywiście, że tak. Ja myślę, że niezależnie od tego, jaki nosisz rozmiar, możesz wyglądać sexy. To też zależy od tego, jak się czujesz i co chcesz nosić. Ale ja na przykład zawsze przerażały mnie takie sklepy puszyste pani, gdzie są tak, tylko... Tak, ja nawet kojarzę takie napisy tak, na sklepach. Takie wielkie, moda, nie? Dla puszystych. Tak, tak. O Boże, aż mam ciarki. I zawsze przechodząc obok tych sklepów sobie myślałam, jak smutne muszą być te kobiety, że noszą takie wory po prostu i bezkształtne ubrania. I tak, bo te ubrania są po prostu brzydkie, umówmy się. Tak, tak. I ja nawet mam taką swoją przyszywaną mamę, która ostatnio właśnie kupowała sobie sukienkę. I ja nie pojechałam z nią na te zakupy. I do dzisiaj tego żałuję, bo ona sobie wybrała największy wór z tego sklepu. I
Myślę sobie, że to jest właśnie jeszcze bardzo duża praca wszystkich marek, które się specjalizują w plus size. I myślę, że Ula to robi, że właśnie pokazuje, że w tych większych rozmiarach można wyglądać sexy. Możesz ubierać bardzo modne ciuchy, które są zgodne z trendami. Możesz spełniać się w ogóle kreatywnie, ubierając różne rzeczy i robiąc różne stylówki, a nie tylko właśnie nosząc te wory pokutne z puszystej pani. Bo mam nadzieję, że pewnego dnia, przechodząc obok takiego sklepu, faktycznie będziemy mogły zobaczyć, wiesz, sexy, ubrane modele. Mhm. Ja wczoraj zaczęłam na Netflixie oglądać, zapomniałam to tu wcześniej wrzucić, a to jest bardzo ciekawe. Wyskoczyło mi w propozycjach, co bardzo się wpisuje w temat naszej rozmowy. Nie przytoczę dokładnego tytułu. W tytule było coś, wiadomo jak to polskie tłumaczenia, tak? Ale jest to produkcja zagraniczna, ale coś o puszystych właśnie. I generalnie bohaterką tego serialu jest dziewczyna plus size, która spotyka się ze znanym fotografem, tworzą wspaniałą parę i on ją zdradza z modelką. I ona zaczyna wszystko od nowa. Ten serial jest mega zabawny i fajny, tylko nie pasuje mi jedna rzecz, która się moim zdaniem trochę nijak do tej rzeczywistości, w której my tu w Polsce żyjemy. Czyli, że ona się otacza, ma dwójkę przyjaciół, którzy kochają ją za to, jaka ona jest. Spotyka w knajpach, w barach, na randkach przypadkowo mężczyzn, którzy zafascynowani są jej krągłymi kształtami i wszystko super, nie? Tylko jak to się ma do naszej rzeczywistości? Że wiesz, że jakby trochę to tak jest stworzone na zasadzie takiej bańki, że wszyscy akceptują tę jej nadmierne kilogramy i to jest piękne. Czy ty, gdybyś miała popatrzeć na swoje życie na przykład, na swoje otoczenie, to ty się czujesz taka adorowana, piękna, czy wręcz przeciwnie? Wiesz co, na pewno akceptowana. Mam to szczęście, że mam wokół siebie ludzi, którzy mnie akceptują i którzy zawsze mi powtarzają, że Boże, potrafisz wyszukać, nie wiem, takie ciuchy, żeby się ubrać tak, że naprawdę nie widać po tobie żadnych kompleksów i żadnych, nie wiem, negatywnych emocji czy wobec swojego ciała. Więc myślę, że to na pewno też dużo robi. Takie nastawienie swoje do swojego ciała, do swojego wyglądu. Bo na pewno jak kiedyś miałam zupełnie inne, właśnie typu, że musisz schudnąć i w mojej głowie cały czas tylko było, że szybko, no to wiesz, to też dookoła raczej miałam tylko same pytania, jak ci idzie, ile już schudłaś, nie rozpoczynało się spotkanie od, ale masz super kieckę, tylko a ile już schudłaś? Więc myślę, że to nastawienie w głowie naszej też jest ważne, bo my może sami budujemy sobie taką bańkę. Co prawda, jeśli wchodzisz w nowe środowisko, na pewno nie jest tak właśnie, jak tak mówisz, kolorowo, jak w tym serialu, bo też na pewno randkowanie w większym rozmiarze to też jest w ogóle osobna historia. Ale poczekaj, zatrzymajmy się, bo mamy jeszcze chwilę. Jak to u ciebie było z tym randkowaniem, zanim poznałaś tego swojego ukochanego? Na kogo trafiałaś? Na różnych ludzi, wiesz. Czego doświadczyłaś na tych randkach? Różnych rzeczy. Nieraz było tak, że po prostu trafiałam na gości, którzy byli feedersami, czyli po prostu czerpali radość z tego, jak patrzą, że ich kobieta tyje. I to było przerażające. Ale to oni ci mówili wprost, że są feedersami, czy ty to wyłapywałaś? Wyłapywałam. Ja byłam chyba aż tak właśnie jakoś uczulona na to. Wyczulona na to, że faktycznie, wiesz, wyłapywałam to, ale jeden był taki, który mi to wprost powiedział. Że go to jara. Tak. I jest w ogóle taka aplikacja, której nie będę raczej lepiej. Tak. I kiedyś polecił mi ją właśnie jeden z, mój w sumie były chłopak wtedy już i mówi, zobacz tam, bo my zostaliśmy, wiesz, w takich przyjacielskich stosunkach i mówię, zobacz tam na bank, tam kogoś super poznasz. Ja tam wchodzę i faktycznie tam były w większości dziewczyny plus size. I kiedyś w ogóle zaczepiła mnie tam jakaś dziewczyna, bo to na zasadzie takiego, wiesz, trochę Facebooka, nie, miało działać. I zaczepiła mnie dziewczyna, że ona mnie obserwuje i w ogóle, że o, super, że mnie tutaj widzi. I ja mówię, no dobra, a ty co tutaj robisz, skoro to jest taki portal, a ona, wiesz co, bo ja po prostu chcę się czuć kochana. Niezależnie od tego, jaką zapłacę za to cenę, ja po prostu chcę się czuć kochana.
Przykre. I mnie to strasznie uderzyło. Bo ja już wtedy miałam w głowie to, że to nie jest tak, że chcę być kochana za wszelką cenę. Tylko chcę, żeby ktoś mnie po prostu kochał i akceptował i wspierał, a nie chcę dla niego nagle, nie wiem, przytyć. Ona miała taki cel, ten jej facet, którego tam poznała, dał jej taki cel, że ma przytyć 40 kilo. I on jej normalnie... A ważyła już wtedy mniej więcej? Myślę, że około 120. Dobrze, on jej dał taki cel. Już przeraża mnie ta historia. Tak, on jej dał taki cel i on płacił jej za jedzenie. Wysyłał jej, wiesz, jakieś dostawy jedzenia, w ogóle... Gruba historia. Gruba historia i mnie to bardzo przeraziło. Ja w ogóle od razu usunęłam tą aplikację. Gdzieś tam jeszcze pisałam z tą dziewczyną potem na Instagramie, ale to było przerażające. I ja sobie wtedy pomyślałam, że nie chcę nigdy być w takim momencie, że będę tak bardzo chciała być kochana, że dla kogoś rezygnuję ze swojego zdrowia. Z siebie. Z siebie. Wiesz, w każdą stronę tak naprawdę. Tak, tak. Bo to z teraz... wszystkiego. Tak. Jesteś niewolnikiem, czyimś niewolnikiem. Tak. Poświęcasz się dla kogoś, nie? Więc no były różne sytuacje właśnie randkowe, ale myślę, że na szczęście nigdy nie miałam aż takiego przeżycia, że dałam się w coś takiego wrobić. A jakieś takie trudne, przykre doświadczenia, które cię złamały i sobie pomyślałaś, nie no, ja po prostu tak wyglądając, tak się czując, ja nikogo nigdy nie znajdę? Miałaś takie wiesz myśli? Wiesz co? Pewnie tak, ale dzisiaj tak z perspektywy czasu miałam taką jedną sytuację, że poszłam właśnie na randkę i byłam strasznie podjarana tą randką, bo to był jakiś super koleś. I on ewidentnie był strasznie zawiedziony tym, jak ja wyglądam. Ale przecież widział twoje zdjęcia? Widział. No ale nie wiem, może sobie myślał, wiesz, zresztą kto wie, co siedzi w myślach facetów. No tak, nie zbadamy tego. Nie zbadane są te wyroki. I byłam bardzo zawiedziona, ale potem jakoś tak miałam takie szczęście, że trafiałam na facetów, którzy faktycznie bardziej nie wymierali się tym, co robię w życiu. Twoją osobowością. Tak, niż tym, że wiesz, jak wyglądam. Chociaż na pewno to też jest ważny element. No nie oszukujmy się, ale na szczęście nigdy nie trafiłam do takiego zaułka, jak tam ta dziewczyna, którą gdzieś tam tak, poznałam. Tak, bo to już jest skrajność. Jakby ja też znam mężczyzn, którym się podobają na przykład bardziej dziewczyny krągłe niż bardzo szczupłe. A ostatnio słuchałam takiego odcinka z Kasią Nosowską i jej synem, gdzie Mikołaj, czyli syn Kasi, powiedział wprost, że on absolutnie nie krytykuje osób tam plus size i tak dalej. On absolutnie akceptuje ich drogę i tak jest daleki od fat shamingu. Ale dla niego kobieta o większych rozmiarach nie jest atrakcyjna. No to jest to słowo klucz. I to też jest okej. Okej, pewnie. Nie? Jakby tylko pamiętajmy o tym, żeby nie zadawać bólu tej osobie, która nam się nie podoba. Dokładnie. Tak? Bo ma nam się prawo coś nie podobać, tak? Czy też ktoś. Ale nie o to, ale chodzi o to, żeby się zatrzymać i nie robić tej osobie przykrości. Dokładnie. Dokładnie. I też myślę, że to, co jest ważne dla dziewczyn, dla osób, które szukają miłości, to że dopóki sama nie pokochasz siebie, to nie ma opcji. To nikt cię nie pokocha. Zawsze będziesz robiła coś, żeby... Klasyk. Tak, żeby ktoś cię pokochał i ja długo myślałam, że to jest w ogóle ściema, ale no zrozumiałam w tym momencie, że faktycznie tak jest, że dopóki ja nie zaakceptowałam siebie i nie pokochałam siebie, chociaż wiadomo, że to jest droga, która dalej trwa, no to ciężko było, nie? Ciężko było kogoś sobie znaleźć, ciężko było tak się odnaleźć w ogóle w tym świecie randkowania. I nie tylko, bo też, nie wiem, budowania przyjaźni. Relacji w pracy. Relacji, no. W ogóle relacji międzyludzkich, tak. To zawsze zaczynać trzeba od miłości do siebie. Tak, dokładnie tak. A jeżeli chodzi o akceptację ciała przez twojego partnera, twojego ciała, nie jego, to jak to jest? Masz wsparcie od samego początku u niego? Wiesz co, my się w ogóle poznaliśmy, jak ja zaczęłam chorować. Więc moje ciało się zmieniło bardzo w tym czasie, ale wspiera mnie bardzo i jak zaczęłam ten proces tego zdrowego dojścia do siebie i ten proces zdrowienia po prostu, to naprawdę na początku było ciężko.
dla nas obojga, bo dla mnie to był taki, wiesz... Frustracja. Frustracja, narastająca. Tak. Wszystko cię wkurwia, w ogóle partner cię wkurwia. Najlepiej, żeby go nie było. Tak, najlepiej sama w ogóle w łóżku i nic, nic więcej. I nie wychodzić. Tylko, tak, tylko patrzeć, oglądać seriale. Ale potem, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać i ja mu opowiedziałam wszystko, co ja przeżyłam kiedyś z jakimiś dietami, jakie ja w ogóle słyszę słowa, co ja czytam w internecie, jak mu to zaczęłam pokazywać, no to przejrzał na oczy. Myślę, że... Partnerzy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego. Nie tyle partnerzy, co w ogóle ludzie, którzy nigdy nie zmagali się z nadmiernymi kilogramami, nigdy nie zrozumieją tej osoby. Tak. Ale po to jest ten podcast, żeby im to wyjaśnić. Dokładnie, dokładnie tak. I myślę, że to było takie ustrawiające też dla naszej relacji, bo wiesz, ja zawsze myślałam, że dobra, muszę. Ale w momencie, kiedy właśnie poszłam do psychodietetyka i zaczęłam rozmawiać i nie wiem, do psychiatry i nagle też się okazało, że to nie jest tylko tak, że nabawiłam się zbędnych kilogramów, ale też zaburzeń odżywiania przez to wszystko, no to jak on to usłyszał i jednak faktycznie okazało się, że wiesz, że to jest ogromna droga, ciężka droga i że na pewno nie będzie tak, że ja teraz nagle... 40 kilogramów w 2 tygodnie. Dokładnie. Aczkolwiek widziałam też takie historie. Strasznie się na to patrzę. No, chociaż z odrobiną zazdrości. Żeby nie naprawdę? Było, nie? No bo wiesz, widzisz kogoś. Ktoś potrafi, a ty nie. Tak, dokładnie. Więc niby wiesz, niby masz to wszystko ustawione w głowie. Ale potem widzisz kogoś, kto tak nagle chudnie. I znowu czujesz się gorsza. A jeszcze tak, nie daj Boże, ktoś ci powie, że mieliśmy właśnie z moim narzeczonym taką sytuację, że mówi mi, zobacz, jak ona schudła tak szybko. I ja już wtedy w swojej głowie miałam tak, on mi tak mówi, bo na pewno teraz chce, żebym ja tak schudła. I ja zaczęłam płakać, rozumiesz? Siedziałam w samochodzie i ja nagle zaczynam płakać. I myślę, że on sobie nie zdawał sprawy z tego, że to faktycznie mogło mnie gdzieś tam dotknąć, chociaż nie miał żadnych złych intencji, ale to jest taki drażliwy temat, nie? Myślę. Tak, bo jest dużo rzeczywiście ludzi, którzy bez złych intencji mówią takie rzeczy, a to są ludzie, którzy właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie doświadczyli nigdy tego problemu. Dokładnie. Nadmiernych kilogramów, ale fajnie jest, że da się tym ludziom wytłumaczyć i fajnie, że oni przeproszą, czy też się wycofają. Gorzej z ludźmi, którzy po prostu jadą tym hejtem i nawet te tłumaczenia w ogóle, no ale jak to możliwe? No jak to możliwe? No. Wiesz co, tak, ja myślę, że w ogóle mój narzeczony bardzo zmienił swoje zdanie też i swoje patrzenie na chorobę, jaką jest otyłość i że naprawdę jako osoba, która nie miała nigdy tego problemu, nigdy nie chorowała na otyłość, nagle widzi... jaka to jest ścieżka, jaka to jest droga i że to naprawdę jest choroba. I dla mnie, ja w ogóle uważam, że to jest mój osobisty sukces, że udało mi się chociaż tą jedną osobę tak wiesz, może nie nawrócić, ale pokazać, że to jest prawdziwy problem i że tutaj po prostu każde wsparcie jest ważne, bo tak, to wsparcie bliskich... Tak, wsparcie bliskich jest naprawdę bardzo ważne w tym całym procesie. Jak trafiłaś na psychoterapię, tak dobrze zrozumiałam, na terapię, to wiesz, zawsze na terapii dociera się do jakiegoś takiego momentu, skąd to się wzięło. Te zaburzenia, tak? To skąd to u ciebie się wzięło? Dotarłaś tam, czy jeszcze docierasz? Dotarłam. No i? Chcesz o tym powiedzieć? To był bardzo w ogóle dziwny moment, bo nagle okazało się, że dla mnie to jedzenie było takim sposobem na stres. Czyli zajadanie emocji. Zajadanie emocji, bo to się wszystko zaczęło w ogóle w czasie, kiedy zmarł mój tata. I ja wtedy zaczęłam zajadać te emocje i to też w bardzo dziwny sposób. Znaczy moja terapeutka oczywiście mi tłumaczy, że to wcale nie jest dziwne, ale ja na przykład piłam strasznie dużo energetyków wtedy i nic nie jadłam, a potem nagle miałam taki, wiesz, napad stresu. A strasznie dużo to ile? 4 dziennie. Jeden to już jest dużo. Jeden to już jest za dużo. Ja dzisiaj nie potrafię wypić nawet jednego. Ja nie piję od lat energetyków. To było 11 lat temu. Więc to był taki moment, kiedy te takie wzorce się w mojej głowie gdzieś tam zapisały. 17. No i potem to już była pewnie równia pochyła, nie? Bo to już się potem tylko pogłębia, a nie...
Dokładnie, dokładnie. Ale te energetyki i to zajadanie właśnie i to jest mega, w ogóle moja rzeczona się z tego śmieje zawsze, że zawsze jak coś się dzieje u nas w rodzinie, to zamawiamy pizzę. Zawsze jak się coś dzieje, to zamawiamy pizzę. Ale jak się coś dzieje, i dobrego, i złego. I dobrego, i złego. A dla mnie ta pizza wtedy to był taki moment, gdzie właśnie jak mój tata był w szpitalu i już było z nim bardzo źle, to my wtedy z moją siostrą siadałyśmy na podłodze w domu, jak mama była w szpitalu z tatą, i jadłyśmy tą pizzę. I to był, wiesz, taki moment wynagrodzenia trochę, sobie tych trudności. Tak, ale też taki moment, że z tatą zawsze jadłyśmy pizzę, zawsze nas zabierał na pizzę i to był taki moment, taki safe place po prostu nasz. Ta podłoga, pizza i jakiś głupi serial w telewizji. No i to był ten taki jeden element, który sprawił, że faktycznie potem gdzieś te zaburzenia odżywiania się pogłębiały. Było dobrze przez długi czas. Potem jak zaczęłam bardzo stresujący tryb pracy prowadzić i życia, no to wróciło. Więc to w połączeniu z całą resztą rzeczy, która gdzieś tam się wydarzyła, sprawiło, że no musiałam w końcu trafić na terapię. A myślę, że to też jest ogromna wygrana moja. Tak. I tutaj też bardzo mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę, jak trudno jest się przyznać do tego, jak trudno jest iść na tę terapię i grzebać w sobie. To jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. To jest właśnie najtrudniejsze. A jeszcze na chwilę chciałam do tej podłogi i pizzy wrócić. Bo czy ty jak zjadłaś tą pizzę, to ty pamiętasz uczucie po? No, spokoju. Wtedy spokoju. A po spokoju? Wyrzuty sumienia. Jak często w życiu czułaś wyrzuty sumienia i wstyd? Bardzo często. A dziś? Wiesz co, myślę, że jeszcze czasem mi się zdarza, ale już nie w takim stopniu jak kiedyś. I mam taki cel, żeby... mam czasem takie momenty, że wstydzę się jeść przy innych ludziach. Bo myślę, że to każda osoba, która jest większa, doświadczyła tego, że ja nieraz po prostu gdzieś podróżując jem sama. I ten wzrok, który jest skierowany na ciebie, ile ona jesz. Nałożyła, a po co ona tyle je? Tak. Ostatnio nawet byłam sama w Albanii i miałam tam taki ulubiony zestaw, który też za pierwszym razem, jak tam byłam, zawsze zamawiałam, ale też zamawiałam z moim narzeczonym. Teraz zamawiałam sama i to były warzywa grillowane i taki wspaniały ser pieczony w miodzie. I kelner 4 razy się mnie pytał, czy to na pewno dla mnie. I to był ten dietetyk. Moment... Na bank. I to był ten moment, kiedy wiesz, poczułam ten wstyd znowu. I tak mi się uruchomiły te wszystkie przykre wspomnienia właśnie jedzenia gdzieś na mieście. I wtedy sobie postanowiłam w tej Albanii, że jak będę na swoim własnym weselu, to nie będę miała tego problemu. Że po prostu to będzie ten przełomowy dzień. Mam do niego jeszcze kilka miesięcy, ale chciałabym, żeby to faktycznie tak było, bo chyba już za długo ja i w ogóle na pewno tysiące dziewczyn wstydzi się iść gdzieś do restauracji i po prostu zjeść kolację. I w ogóle to jest to, o czym ty powiedziałaś, bardzo ważny wątek, to wyznaczanie sobie takiego, zrobię to, jak schudnę. To się tak często w ogóle pojawia. Pójdę tam, zrobię ten projekt, kupię sobie to, ale najpierw schudnę. Czyli tak. Takie karanie siebie, że jesteś niewystarczająca i nie możesz robić tego, co chcesz i spełniać swoje marzenia. Przecież życie jest takie krótkie, tak? Dzisiaj dokładnie. Jesteśmy, jutro nas nie ma. Bardzo często. Ale nadal trzymanie swojego ciała w takim więzieniu. Moim zdaniem nie trzeba czekać. Dążyć do zdrowia, owszem, ja to będę cały czas podkreślać, że ta ciało pozytywność kończy się w momencie, kiedy kończy się zdrowie. Kropka. Nie ma dla mnie inaczej. A są różne definicje ciało pozytywności, oczywiście. Ja jestem za tym, żeby nie iść w te skrajności, tylko gdzieś spotkać się po środku. Natomiast też chciałabym, żeby to wybrzmiało, żeby nie czekać do jutra. No pewnie. Z życiem. Tak. Ja nauczyłam się niestety bardzo mocno, że życie jest faktycznie za krótkie i nawet jeśli my planujemy sobie coś na, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, to może nie nastąpić.
I ja stwierdziłam, że ja tak nie chcę. I na pewno też, wiesz, miałam takie myśli związane z tym weselem. Czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby teraz jeszcze zanim nie mam tej swojej wymarzonej wagi, wziąć ten ślub? Naprawdę czy tak myślałaś? Żeby poczekać. Że tak może, jak wtedy, wiesz, na ten występ, tak? Tak, dokładnie. No i co? Do jakich wniosków doszłaś? Że życie jest za krótkie. Że nie ma na co czekać, bo jak się kogoś kocha, to trzeba po prostu żyć z nim każdą chwilą, a to nie prawda. Czekać na to, aż w twojej głowie będziesz lepiej wyglądać. A porządek zawsze z tym wszystkim można zrobić w trakcie. Dokładnie. Mając jeszcze to wsparcie. Zdecydowanie tak. A na jakim etapie ty jesteś zdrowotnym dziś? Dziś jestem na takim etapie, że w miarę mam uporządkowaną sprawę padaczki i to był dla mnie bardzo ważny element, bo na przykład chodzenie na siłownię z bardzo aktywnymi napadami padaczkowymi było dla mnie po prostu ultra stresujące. A co to znaczy bardzo aktywne? Że miałam je bardzo często. Czyli na przykład, gdybyś mogła nam to zobrazować, idziesz na siłownię tak. i możesz w każdej chwili spodziewać się tego ataku, jeżeli nie masz leczenia właściwego? Tak. I na przykład, jeśli, nie wiem, za ciężko zaczniesz ćwiczyć, nie wiem, światła, każda padaczka jest inna mhm. i też zawsze moja neurolog mi to powtarza, że każda padaczka jest inna, więc też nie ma co się porównywać. Myślę, że jak w każdej rzeczy, ale na pewno może być tak, że po prostu idę na siłownię i nagle dostaję tego napadu. I jak jestem sama, no to teoretycznie tak, ktoś może mi pomóc, ale nie musi. Idę o zakład, że większość ludzi nie wiedziałoby, jak się zachować, co dokładnie. Ci się w ogóle dzieje i co zrobić. Co trzeba zrobić, jeżeli ktoś dostanie ataku padaczki? Przede wszystkim od razu wezwać pogotowie. I zależy, jaki to jest atak. Bo ja na przykład mam takie, że wyłącza mi się w ogóle głowa. Ja w ogóle nie pamiętam nic, co się dzieje. Odcina mnie totalnie. I nagle mam ogromne bóle głowy. I nie wiem, co się ze mną dzieje. I wtedy jedną rzeczą tak naprawdę, która mi pomaga, jest to, żeby jak najszybciej po prostu móc być w bezpiecznym miejscu i po prostu biorę leki. Więc jeśli ktoś ma leki po prostu przy sobie, no to trzeba je podać i jak najszybciej po prostu wezwać opiekę. Jeszcze jeden wątek bardzo ważny, który warto poruszyć, a mianowicie dyskryminacja, czyli ten, powiedzmy sobie tutaj, moi widzowie, nie każdy widz mój lubi te angielskie zwroty, ale no najkrócej jest powiedzieć fatfobia, czy też fatshaming, czyli dyskryminacja z powodu nadmiernych kilogramów. Jak to jest w środowisku pracy? Czy ty się zetknęłaś z taką dyskryminacją? Zetknęłam się, niestety. Kiedyś pracowałam w marce modowej i ja naprawdę myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi wtedy, bo to była taka praca marzeń naprawdę. I na jednym ze spotkań, a pracuję w marketingu, usłyszałam, że grubi ludzie nie znają się na modzie. Od kogo to usłyszałaś? W sensie nie podajemy imienia i nazwiska, czyli to była jakaś osoba wysoko na wysokim stanowisku? Wysoko, bardzo wysoko. I ja wtedy sobie tak pomyślałam, tak, skoro ty tak myślisz, to ja ci pokażę, jak bardzo się mylisz. I to był moment, kiedy założyłam Instagrama i zaczęłam pokazywać stylówki plus size, ale w pracy to był dramat, bo za każdym razem, kiedy ja coś wymyślałam, słyszałam, że nie, wiesz co, to ktoś tam wymyślił coś innego, to może tam to zróbmy, może coś tam innego, jakieś stylizacje, nie, to wiesz, może ktoś inny. Nie siedziałam tam długo, bo chyba 4 czy 5 miesięcy. Na szczęście. Ale no, to była szkoła życia, bo z jednej strony bardzo dużo nauczyłam się, jeśli chodzi o marketing, ale z drugiej strony to usłyszeć coś takiego w momencie, kiedy naprawdę od dziecka kochasz oglądać jakieś, wiesz, zdjęcia fashion i w ogóle interesujesz się tym i myślisz naprawdę, że to jest firma twoich marzeń, no to był kosmos. I ja kiedyś nawet opisałam tę historię i dostałam bardzo dużo komentarzy, wiadomości, że to jest codzienność. Że są miejsca, gdzie faktycznie jeśli dziewczyna jest plus size, to
nie jest dopuszczana do jakichś większych projektów. Na wyższe stanowiska. Na wyższe stanowiska, na konferencje, na ważne spotkania, bo uważają, że nie jest reprezentatywna. I to jest naprawdę straszne, bo wydaje mi się, że to, jaka jesteś w pracy, to jak pracujesz, jakby to, jak wyglądasz, nie ma na to żadnego wpływu i niezależnie, czy to jest marketing, finanse, czy cokolwiek innego, no to liczy się to, jak potrafisz ogarniać i jakie masz kompetencje, a nie to, jak wyglądasz. Tak teraz się zaczęłam zastanawiać, czy ten świat się w ogóle pod tym kątem zmieni, czy przestaniemy myśleć o tym wyglądzie, a będziemy skupiać się na wartościach, bo zobacz, tak naprawdę oceniając ludzi na podstawie cech fizycznych, jakichkolwiek, koloru skóry, tego czy ważysz 36 kg, 50, 100, 120, to jest zawsze dyskryminacja. Na miłość boską, to jest zawsze dyskryminacja, kropka. Tak. Czyli to skupianie się na wyglądzie i ocenianie czyjegoś wyglądu, to zawsze jest dyskryminacja. Czy myślisz, że da się to jakoś zatrzymać? Dość filozoficzne pytanie. Wiesz co, pytanie, czy my kiedykolwiek sami przestaniemy się porównywać do innych. No właśnie. Bo może a ty się porównujesz? To jest, no jeszcze tak, mam jeszcze takie jazdy. To jest po prostu, ja potem sama z siebie się śmieję, że po co mi to w ogóle jest, nie? Ale to jest silniejsze po prostu. Kiedyś w ogóle byłam taka mądra, że w ogóle mówiłam, że nie można się porównywać, przestań, nie porównuj się. I myślałam, że sama tego nie robię. No i wiesz, to było też bullshit, bo może przez chwilę tak było, że faktycznie sobie tak wpoiłam do głowy, że ach, teraz będę taka super i nie będę tego robić. No ale umówmy się, to jest silniejsze od nas. I chyba clue jest takie, żeby po prostu nie brać tego do siebie. I ja z tym walczę i staram się nie myśleć, że na przykład, wiesz, na podstawie, nie wiem, ślubu, nie? Że dobra, ona ma taką sukienkę, no to żebym ja tylko nie wyglądała gorzej w swojej, albo ona ma takie zaproszenia, to ja muszę mieć lepsze, czy moje na pewno będą wystarczająco dobre. Ale jeśli chodzi o wygląd, to jest to samo. Przecież ja nieraz mam tak, że przeglądam sobie Instagrama i uwielbiam oglądać w ogóle dziewczyny z Polski, które pokazują stylizację plus size, bo uważam, że to jest naprawdę coś wspaniałego i każda z nas na coś takiego czekała, a te dziewczyny, które są, wiesz, młodsze i mogą obserwować właśnie super stylizację i to, że nie boimy się swojego ciała i ubieramy się pięknie, niezależnie od rozmiaru, to też czasem się łapię, także kurde, ona tak dobrze w tej sukience wygląda, ja przymierzałam dokładnie tą samą i tak nie wyglądałam, ale potem sobie mówię, no i co? Dobrze, że ona tak super w niej wygląda, ja wyglądam w jakiejś innej super i jest okej. Tylko się trzymajmy. A co ty widzisz dzisiaj, jak patrzysz w lustro? Dzisiaj widzę dziewczynę, która potrafi dokonać wszystkiego sama, swoją ciężką pracą i przed którą jest jeszcze ogromna przyszłość. I myślę, że ta mała Agnieszka byłaby z niej dumna. No i brawo. Życzę ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękuję. I dużo siły w dalszej drodze. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.